Dzień dobry Państwu. 19 grudzień 2021 rok. Tutaj widzimy rondo zesłańców syberyjskich. Jest tam pomnik, taki mały. Ktoś tam składa kwiatki. Troszeczkę dalej, bo to jest Aleja Jerozolimska, jak Państwo widzicie, główna trasa wylotowa z Warszawy, jedna z głównych. A tu jest, proszę Państwa, teren Redytur Ordona. Tu tak wygląda, niby to już jest teren zapomniany. Nie, proszę Państwa, to wcale nie jest teren zapomniany. My o tym zapomnieli, o tym terenie nasi patrioci, bo w Sejmie są sami patrioci, w Senacie są sami patrioci, także w kościołach są sami patrioci. Tak, oni wszyscy, nikt o nich nie pamięta. To był taki pan, niestety umarł, on się tym zajmował. Nie wiem, czy on generalnie, tak naprawdę umarł w sposób też naturalny, czy dlatego, że się zajmował, robił wystawy o tym terenie, czy ktoś mu nie pomógł. Bo w zasadzie umarł w młodym wieku. Tutaj jest trochę dalej, jest meczet wybudowany. I na tym terenie, tak, proszę Państwa, to wcale nie są żarty, Arabowie, prawdopodobnie Arabia Saudyjska miała postawić kompleks budynków mieszkalno-biurowych, oczywiście tylko dla swoich. No i oczywiście władze miasta się przychylały do tego, żeby to było. Tu było przez pewien czas działało stowarzyszenie Redutu Ordona. No i niestety to stowarzyszenie przestało działać. No, między innymi prawdopodobnie też z różnych względów, no nie wiem. Ale chwała im za to, że chociaż że zostawili taki napis, tutaj zrobili baner, który oczywiście ktoś uczynny wziął, podarł, odciął. Także tu jest Reduta i już koniec. A tu jest teren Ordona. No właśnie, niestety nie mam pieniążków, bo jeszcze do września przyszłego roku, czyli 2021 roku, nie mogę nic zrobić, bo jestem uziemniony. Wziąłem kredyt, bo musiałem swego czasu wziąć kredyt, ale nie na żadne głupoty, tylko sprawy życiowe. Matkę miałem chorą, musiałem wziąć kredyt. No i także na razie jestem uziemniony, nie mogę nic kupić. Nie mogę kupić po prostu. Więc dobrze, września przyszłego roku nic tu nie zrobię finansowo. Tu oprócz tego takie, no powiem szczerze, te bombki znalazłem na śmietniku, ktoś wyrzucił. Ja tak sobie pomyślałem, że na śmietniku one byłyby potłuczone, więc wziąłem te bombki. Tak samo te kwiatki plastikowe, jestem przeciwnikiem wszystkich plastików. Ale tym razem to też ze śmietnika wziąłem, jak one mają być i tak będą te kwiatki będą pogięte, będą zawalały gdzieś tam wysypiska. No to ja to wziąłem, niech to, bo one nawet wyglądają w miarę do prawdziwych, wyglądają podobne, więc te kwiatki wziąłem. Tak samo wziąłem tutaj te kwiatki, to też nie są żadne nowe, to są stare, ze śmietnika wyciągnąłem z cmentarza. No ale to, żeby jakoś uwiecznić tą pamięć, no świeczki, nie, świeczkę to po prostu kupiłem i zapaliłem, znicz ten też ze śmietnika. No to nie ma znaczenia, kurczę, przecież to jest, ale żeby to tam, z czego to jest, no, po prostu nie ma sensu kupować nowych i co, i powiększać tylko tak zwany ślad węgowy. Dobra, nie będę sobie żartował. No ale to jest świetne. W każdym razie wieczorkiem myślę, że będą, jak będą, jak już po zachodzie słońca, będą ludzie jadąc tędy, będą widzieli, że jest światełko, że coś się dzieje. Może ktoś się zainteresuje, może historią. Więc apeluję do tych ludzi, którzy nie tych, którzy przyjechali skądś tam, dostali paszporty polskie,
i są nowymi Polakami. Do starych Polaków i do młodych, ale którzy naprawdę są Polakami, a najlepiej Słowianami, bo o tych chciałbym, żeby o ile tamci inni przyjezdni będą okupować nas, najpierw będziemy pomagać, tak jak tam starszym braciom wierzę, żeśmy pomagali, teraz oni nam dopiero dociskają kolanem, na grdykę nam zaciskają. Więc w związku z tym byłbym ostrożny z wszystkimi ze współczuciem, bo nikt dla nas nie będzie, dla Słowian nie będzie miał żadnego współczucia. Będą gnietli nas wyciskali, będą nas, ludzi jako robaki będą wyciskali stąd. Jednego po drugim zabiorą nam resztkę ziemi, zabiorą nam to, co się znajduje w ziemi gospodarczo, a nas wykorzystają w różny sposób. Już nawet nie chcę mówić, bo Państwo się domyślacie. No dobrze, proszę Państwa, nie będę przedłużał. Życzę Państwu wszystkich wesołych, zdrowych świąt, ale proszę o chwilę refleksji. Będziecie sobie składać życzenia zdrowia i pomyślności i tak dalej, ale bądźcie rzetelni w stosunku do siebie, w stosunku do rodzin waszych. Czy naprawdę wszystko robicie, żebyście byli zdrowi? Naprawdę wszystko robicie, żeby były zdrowe wasze dzieci? Naprawdę, czy wszystko robicie, żeby byli zdrowi wasi rodzice, bracia, siostry, dziadkowie, wnukowie? Czy ogłupieni propagandą, która przyleciała z zachodu, dali wam strach? Dali wam zwątpienie? I pod wpływem strachu będą robić jakieś medyczne eksperymenty na was. Właściwie to nie są eksperymenty. Ja podejrzewam, że oni znają skutki tego, co się będzie działo po tych wydarzeniach w różnych miejscach. Nie będę mówił, bo mi znowu ten kanał zlikwidują jak poprzednie. Proszę Państwa, proszę Was, dbajcie, zacznijcie dbać o siebie, a rozpocznijcie też od historii, poznania prawdziwej historii i przekazujcie swoim dzieciom prawdziwą historię i nie dajcie się, przestańcie dawać się ogłupiać. Pozdrawiam wszystkich i zapamiętajcie, jeszcze jest fragment Polski, tutaj jest teren Reduty Ordona, który wymaga pamięci i tutaj, żeby nie zabrali nam tego fragmentu tej części Polski znowu pod coś nie naszego. Pozdrawiam, jeszcze raz pozdrawiam.